Siemanko pomodowe świry, witam w kolejnym filmie, witam w kolejnej recenzji. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie kolejnemu produktowi do stylizacji włosów marki Graham Hill i właściwie będzie to ostatni odcinek z serii właśnie o kosmetykach do stylizacji włosów. Pomada, jaka nam została do zrecenzowania, to Wood Coat Glam Pomade. Zapraszam do dalszej części recenzji. Pomada Wood Coat nazwę swoją wzięła, jak większość zresztą produktów marki Graham Hill, od nazwy jednego z zakrętów na torze Silverstone. To taka ciekawostka na marginesie. W każdym razie jest to produkt, który producent określa jako połyskliwa pomada wodna do stylizacji włosów. Czyli możemy domyślać się, że nadaje włosom połysk. Producent jednak nie określa jej chwytu, dlatego ja postaram się dzisiaj nieco dopowiedzieć o tym produkcie. No i co? Zaczynamy! Jak widzimy, pomada Wood Coat występuje w identycznym, jak inne produkty marki Graham Hill do stylizacji włosów, opakowaniu. Czyli jest to plastikowy pojemnik w takim kolorze ciemnogranatowym. A pojemnik ma pojemność 100 ml, natomiast produktu w środku jest tutaj 75 ml. A to, co wyróżnia pomadę Glam, to seledynowy okrąg na wieczku. Po odkręceniu pomady w środku znajdziemy taką przezroczystą, żelową masę, która jest dosyć zbita. Przypomina nieco pomadę wodną, taką właśnie żelową. Zresztą sami zobaczcie, wybiera się z pewnym oporem. Natomiast wygląda jak taki, jak taka galaretka, bardziej powiedziałbym. Bardzo, bardzo ciekawa jest ta konsystencja. No i rozciera się bez większego problemu. Nie jest jakaś szczególnie lepka, nie stawia oporu jakoś podczas rozcierania. Powiedziałbym nawet, że ma jakby takie woskowe właściwości, ponieważ jest bardzo gładka. Jeśli chodzi o zapach pomady Wood Coat, no tutaj nic się nie zmienia tak naprawdę. Wszystkie te produkty pachną praktycznie identycznie, czyli jest to taki bardzo świeży, kosmetyczny zapach, jakby z nutką cytrusową, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o skład pomady Wood Coat, tutaj nie ma żadnych czarów. Jest to produkt na bazie wody. Reszta składników są to raczej takie substancje, które wpływają po prostu na konsystencję, na działanie tego produktu. Nie mamy tutaj akurat żadnych ekstraktów i tak dalej, czy wyciągów różnego rodzaju. Natomiast jeśli bylibyście ciekawi, co tam w tym składzie się znajduje, to odsyłam Was na bloga. Sposób użycia, tak jak tutaj producent na opakowaniu nam podpowiada, rozetrzyj określoną ilość produktu w dłoniach, aplikuj na włosy suche lub takie towel dry, czyli takie podsuszone ręcznikiem, ale nie do końca suche. Uczesz, wystylizuj odpowiedni kształt, tak? Tutaj jeszcze jest dodatkowa informacja, że jest to oczywiście pomada na bazie wody, idealna do takich fryzur z połyskiem. Można ją również nakładać po nałożeniu pomady COPS. To, zaczynamy aplikację. Aplikację pomady Wood Coat, jest ona naprawdę bezproblemowa. Produkt wchodzi we włosy bardzo gładko, nie jest w ogóle kleisty, nie stawia w ogóle żadnego oporu. Powiedziałbym nawet, że wciera się go jak pomadę woskową, bardzo gładko i przyjemnie.
I właśnie mimo, że jest to pomada wodna, ona posiada takie właściwości jakby pomady woskowej, ponieważ nie zasycha praktycznie w ogóle na włosach. Włosy są przez cały czas miękkie, można je swobodnie przeczesać w ciągu dnia, ponownie wystylizować. Także jest to bardzo fajna właściwość tej pomady. Efektów, jakie możemy uzyskać właśnie z pomadą Woodcoat, to na pewno wykończenie z połyskiem. Jest to połysk na poziomie, powiedziałbym, takim naturalnym, wydaje mi się. Włosy nie wyglądają na jakieś bardzo błyszczące czy tłuste. Jest to taki właśnie bardzo naturalny połysk. Jeśli chodzi o chwyt pomady Woodcoat, tutaj producent go nie określa, ja natomiast określiłbym go jako taki całkiem mocny. To znaczy nie taki faktycznie mocny, z tego tytułu, że można te włosy swobodnie przeczesać, na włosach nie ma żadnej skorupy. To tutaj powiedziałbym, że ten chwyt jest taki właśnie, no, średnio mocny. Natomiast spokojnie te 8 godzin powinien naszą fryzurę w ryzach utrzymać. Zresztą to zaraz zobaczycie na filmie. Jako że jest to produkt na bazie wody, zmywa się bardzo łatwo, bezproblemowo, także tutaj nie trzeba stosować żadnych mocnych szamponów czy dedykowanych szamponów do zmywania pomad do włosów. Co do ceny, za taką puszeczkę o pojemności 100 ml zapłacimy 59 zł, czyli cena taka sama jak innych produktów do stylizacji włosów marki Graham Hill. Oczywiście ten produkt znajdziecie w sklepie ekf24.pl. Komu mogę polecić pomadę Woodcoat? Na pewno osobom, które szukają bardzo naturalnego połysku, bardzo naturalnego wykończenia na włosach, szukają produktu, który utrwali fryzurę przez większość dnia, ale który nie będzie powodował tak mocnego utrwalenia tej fryzury, że jakakolwiek restylizacja czy przeczesanie włosów ręką będzie niemożliwe. Dlatego jeśli szukasz produktu, który bardzo naturalnie wykończy ci włosy, który utrzyma ci włosy przez cały dzień praktycznie, natomiast będziesz miał możliwość poprawienia fryzury w ciągu dnia, przeczesania włosów ręką, no to zdecydowanie myślę, że Woodcoat jest pomadą dla ciebie. No i co? Szybkie podsumowanie pomady Woodcoat. Pomada na bazie wody, natomiast zachowuje się podczas aplikacji i w ciągu dnia jak pomada woskowa, to znaczy nie zasycha na włosach, nie robi skorupy, pozwala włosy przeczesać w ciągu dnia. Jeśli chodzi o aplikację, jest ona bardzo łatwa i przyjemna. Pomada ma taką nieco zbitą, żelową konsystencję, przypominającą może bardziej galaretkę. Natomiast rozcieranie jej w dłoniach czy aplikacja na włosy jest niezwykle łatwa i przyjemna. Efekty, jakie zapewnia nam Woodcoat Glam Pomade, to oczywiście połysk, ja bym powiedział, że na takim poziomie naturalnym, oraz dosyć mocne utrwalenie, ale bez efektu skorupy, czyli myślę, że spokojnie 8 czy nawet więcej godzin fryzura powinna być utrwalona, ale tak jak mówię, to utrwalenie nie jest przesadzone, czyli możemy te włosy spokojnie przeczesać w ciągu dnia, ponieważ mimo tego, że jest to produkt wodny, nie tworzy na włosach skorupy. Tutaj można by powiedzieć, że ta pomada przypomina nieco Prospector z Gold Rush. I co, z mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie produktów do stylizacji włosów marki Graham Hill, to teraz jest czas, żeby zadać pytania w komentarzach. Ewentualnie jeśli macie jakieś uwagi, komentarze na inny temat, to śmiało piszcie, dzielcie się przemyśleniami.
Kolejne filmy będą już opowiadały o produktach do golenia i do pielęgnacji brody, także zamknęliśmy temat pomad do włosów. Teraz przechodzimy do pielęgnacji brody i golenia. No dobra, to chyba wszystko. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to również zapraszam do kliknięcia czerwonego guziczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, jakie się tutaj u mnie na kanale pojawiają. No i co, dziękuję, że byliście ze mną. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!